Cześć, witajcie! W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat pompy kotłowej na powrocie. Zobaczycie, jak ją prawidłowo ustawić, aby pracowała ona jak najbardziej efektywnie i jakie są plusy założenia takiej pompy. Zobaczmy. Mamy zadaną temperaturę 60 stopni. Obecnie mamy 59 stopni na kotle, ale zobaczcie, powrót 54, jest to naprawdę bardzo fajnie. Na domu akurat daje 38 stopni zadana. W domu jest 24 prawie stopnie, nawet troszeczkę za gorąco. Zobaczmy, jak wygląda na przykład wykres po zamontowaniu właśnie pompy. Zobaczcie, wykres to jest dosłownie linia. Wiele osób pyta się, słuchaj, założę pompę, na powrocie będę miał taki wykres. Oczywiście, jak tylko założycie pompę, będziecie mieli linię. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, jak najbardziej piszcie, pomogę. Dla mnie to jest czysta przyjemność, aby właśnie Wam pomagać. Patrzcie, jedyną ważną rzeczą jest to, aby pompa kotłowa chodziła cały czas. Tutaj. I mamy, ja akurat mam podpięty pod pompa dodatkowa numer 2 i rodzaj pompy, i jest to właśnie pompa przewałowa, i wtedy wchodzimy próg załączenia pompy 40. Temperatura powrotu, specjalnie, podkreślam, specjalnie dałem 71 stopni. Może nawet być to 50-65, ale chodzi o to, że jeżeli mamy 60 stopni na kotle, wiadomo, kocioł przebije o 5 i wejdzie w nadzór, ale jeżeli mamy poniżej tych 60 stopni na przykład, pompę na powrocie nam odetnie. Jeżeli mamy właśnie ją załączoną na te 65 stopni na przykład, czy tam 71, powoduje to, że nie wyłączy nam pompy na powrocie. To jest też bardzo kluczowa taka sprawa, żeby to było więcej, żeby sobie ten obieg non-stop pracował, żeby właśnie kocioł, zobaczcie, miał jak najwyższy powrót. Teraz mamy 55, a grzejemy obieg CO. I zobaczcie, chodzi też boiler. Właśnie pompa jest załączona, oba obiegi grzeją i jest taki efekt. Kocioł pracuje stabilnie, nie jest zalewany zimną wodą. Jak najbardziej tutaj jest w porządku. Kluczowym elementem właśnie jest to, aby dać ten parametr wyżej niż jest potrzeba tak naprawdę. Ja dałem, tak jak widzicie, 71, teraz zmniejszyliśmy na 65, czyli będzie pompa cały czas chodziła, bo jeżeli pompa się wyłączy, a będzie grzała na przykład tylko dom, a krótkiego obiegu nie będzie grzało, będzie to ten wykres niestabilny. Dlatego ja zalecam, żeby ta pompa chodziła cały czas. Najlepiej na jakimś pierwszym, max drugim biegu, ale to rzadkość. Także jak najlepiej, żeby to miało pierwszy bieg. Zobaczcie. 56 stopni. I jak najbardziej w porządku. Zobaczmy jeszcze rzutem oka, jak jest założona ta pompa na powrocie, bo kilka osób nie widziało, a pytało się wielokrotnie już. Także zobacz. I właśnie pompa założona jest pod zaworem czterodrogowym na powrocie już do kotła. Tutaj możemy zobaczyć, to jest akurat powrót od bojlera, a to jest właśnie powrót do kotła. Tak to jest zamontowane, spisuje się w 100%, jak najbardziej ok. Dwa czujniki akurat są wpięte. Jeden jest od sterownika SKZP02 i to jest właśnie ten szary,
a czarny jest od sterownika K1PV4 Adaptive Control. Także tak to u mnie wygląda. Zalecam, abyście założyli taką pompę. To nie jest duży koszt, a tak naprawdę możecie bardzo dużo w skali na przykład sezonu zaoszczędzić węgla. Jest to nawet 20%. Tak naprawdę bardzo fajnie. To już są jakieś pieniążki. Wiadomo, przeróbka instalacji czasami niektórym może sprawić kłopoty, ale czas wykonania takiej pompy na powrocie to jest max godzinka. Także 500 zł na przykład i macie, a to wam się szybko zwraca. Kocioł wtedy jest chroniony, nie jest zalewany właśnie zimnym powrotem, a kocioł prawidłowo pracuje, nie jest zalewany, brak efektu sadzy, nie ma żadnych substancji smolistych, czyli mamy pełną wygodę. Zobaczmy jeszcze chwilkę na płomień. Ale jeszcze przed płomieniem, to zobaczcie, mamy powrót różnicy 4 stopni. Oczywiście na palniku możemy dostrzec topowy ekogroszek, sobianek, lew. Jak najbardziej, bardzo fajnie się to wszystko tutaj pali. Kocioł stabilnie, delikatnie sobie pracuje. Kocioł jest wygrzany i jak najbardziej jestem no okej. Okay. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co wy myślicie na temat założenia pompy na powrocie, jakie wy macie na przykład efekty, jakie rzeczy macie na plus i jakie macie na przykład na minus. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie oczywiście o grupie na Facebooku Testy Ekogroszków, o subskrypcji, łapka w górę i udostępniajcie ten materiał, bo wiele osobom on na pewno pomoże. Do zobaczenia. Cześć.